Witam Was bardzo serdecznie w szóstym odcinku z kariery reprezentacji Polski sezon drugi. I w tym odcinku pogramy sobie mecz Polska kontra Manchester United. Także jeśli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zostawili subskrypcję, dali łapkę w górę i nie zapomnieli kliknąć w dzwoneczek, żebyście otrzymywali powiadomienie o każdym nowym filmie na tym kanale. Więc ja już nie przedłużając, lecimy my po prostu z meczem. I ostatnio do nas powrócił Robert Lewandowski, którego serdecznie powitaliśmy, który strzelił na bramkę, także nice. Jak będziecie słychać jakieś odgłosy w tle, to bardzo przepraszam. Mają Pogba, Marciala, Rashforda, Lingarda. O kurczę, no to będzie ciężki mecz, ale myślę, że to będzie świetny mecz. A i też powrót Krychowiaka jest, także nice. No, kapitanowie się przywitali i co? Lecimy z meczem. Błaszczykowski, dobrze. Błaszczykowski nie trafił w bramkę. To sobie pominiemy. Okej, tutaj chyba Krychowiak coś mu nie pykło. Dobra, dobrze, Peszko. Lewandowski. Krychowiak uderza. Nie ma słupek jeszcze. Ajajaj, co tu się dzieje? Peszko, Rybus, do Grosika, Grosicki. Serio, to nie tak miało to wyglądać, no nie. Dlaczego? Dobrze Glik tam powalczył. Do Roberta, Robert! Nie ma bramki, DH broni. Jeszcze Lewandowski szuka miejsca do strzału, nie mam ramki. Ajajaj, jeszcze Błaszczykowski tam powalczył. Lewandowski nie mam ramki, DH broni. Dlaczego to nie chce, kurczę, wpaść? Zresztą sobie zobaczcie na tą akcję, jak tutaj Robert próbował. Ajajaj, no dobrze, Grosicki teraz dośrodkowuje chyba na lewego. Nie ma bramki. Jeszcze Krychowiak nie opanował tej piłki. Glik, Krychowiak, nie ma bramki. I mamy kolejny rzut rożny, o kurczę. Decha, kurczę, dobrze broni, widać, że. Zróbmy coś takiego na Glika, może się uda. Glik! Taki jest, 1-0. 39 minuta. No w zasadzie to 38, ale ja to mówię na około 39. Teraz sobie zobaczcie na tą akcję jeszcze raz. Tutaj idealnie dośrodkował z rzutu rożnego Grosicki na Glika i to jest chyba pierwszy gol Glika. Nowy reprezentacji, także nice. Super. Mamy 1-0. Peszko. Krychowiak. Błaszczykowski nie opanował tej piłki. No dawać, panowie, dawać. No nie no. Dawaj tą piłkę. Dobrze, Bereszyński odebrał mu tą piłkę. Krychowiak co zrobi? Nie ma. Nic nie zrobił, ponieważ jest koniec pierwszej połowy. Okej, lecimy dalej. Bereszyński. Do Rybusa. Rybus do Szczęsnego. Szczęsny też powrócił do naszej reprezentacji. Bo dawno też go nie widzieliśmy, był tylko Fabiański, czy ktoś tam, dobra, Lewandowski, Grosicki,
Grosicki, rybus, 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 nie ma bramki, mamy kolejny rzut rożny. Ale była nawet ładna akcja, zresztą sobie zobaczcie. Kurczę, no dlaczego to nie chcesz zawsze wpadać? A dobra. Kolejny korner na Krychowiaka tym razem. A nie ma bramki. Dlaczego? Dobrze. Jeszcze było Szczykowski na lewego. Lewandowski, Lewandowski. Nie ma bramki. Zablokowany ten strzał był. I kurczę, kontra teraz. Będzie kontra jak nic. Czy będzie bramka? Nie ma bramki, dobrze, rebus. Lewandowski, Błaszczykowski. Błaszczykowski na pełnej szybkości biegnie. Dolinet tego, ajajaj, dlaczego to nie wpadło? A tak ładnie było, taka ładna akcja była, no. I znowu Manchester United próbuje, ale to my mam piłkę ciągle. Jeszcze Lewandowski, kurczę, nie opanował tej piłki. Lewandowski, aj, próbował do Krychowiaka. Aj, aj, jeszcze Pazdan, dobrze, Pazdan. No, nie tak. To jest chyba mój najgorszy mecz, jaki grałem, kurczę, serio. Bo tyle miałem okazji do strzelenia bramki, że ja pierdziu. Może teraz Krychowiak, Krychowiak, Krychowiak. No co ten DH broni, no ja nie mogę. Jak nie w lewo próbuje strzelić, to on broni. Jak nie w prawo, to też próbuje bronić. Spróbujmy może teraz znowu na Glika, jak się uda. Nie ma na Krychowiaka, Krychowiak. To co był za strzał? Halo, ja się pytam. No dobrze. I mamy koniec tego meczu, wygrywamy 1-0 z Manchesterem United. No, powiem, że meczyk nawet był dobry, tylko że trochę słaby był. A zawodnikiem meczu jest Kamilnik, który strzelił na nas bramkę. No dobrze, no. Mieliśmy tyle okazji, ale ich nie wykorzystywaliśmy. Jeżeli chcecie tą serię dalej, żebym bym prowadził, to piszcie komentarze. Dawajcie łapki i zostawiajcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, żebyście otrzymywali powiadomienia o każdym nowym filmie na tym kanale, więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka na moim kanale. Cześć!